Cyberbezpieczeństwo w praktyce. Rodzaje cyberzagrożeń. Włamywał się do sieci telefonicznych, kont osób prywatnych, wielkich firm i do systemów operacyjnych. Kevin Mitnick, najsłynniejszy haker świata, dziś jest ekspertem od spraw bezpieczeństwa. Był gościem konferencji Inside Trends, organizowanej przez Business Insider Polska. Well, I would say malware, malicious software, social engineering and password reuse. So those three are extremely important. Password reuse is where people reuse passwords. The problem is there's many different databases that have been compromised and passwords cracked, and people's password patterns are easily identified in these database leaks, and people tend to use the same password or a variation thereof. So that's that problem. Malware is people download stuff off the internet. They're very careless when they're surfing online and could get infected with malware. And of course, the number one way in for a bad guy is social engineering, is tricking the user into doing something. Like once they open up an email, they might click on a link or open up an attachment that compromises their computer. Każdego roku pojawia się coraz więcej nowych próbek złośliwego oprogramowania komputerów. W roku 2017 zarejestrowano ich 8 400 000, czyli aż 16 na minutę. W dzisiejszym świecie niestety wszyscy jesteśmy zagrożeni atakiem złośliwym oprogramowaniem. Praktycznie każde urządzenie, które zostało podłączone do internetu, może zostać zaatakowane. Niestety tak został zaprojektowany internet. Ma być funkcjonalny, a niestety nie każdy zawsze myśli o tym, żeby był bezpieczny. Źródła złośliwego oprogramowania to poczta e-mail, linki w treści wiadomości lub w załącznikach, strony internetowe, nośniki pamięci, które podłączamy do komputera, takie jak dysk przenośny, pendrive, smartfon. Jeśli adresat lub treść wiadomości wzbudzi Twoją wątpliwość, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Uruchom skanowanie antywirusowe urządzeń, z których zamierzasz korzystać. Jeśli pobierasz coś z internetu, uważaj, na co się zgadzasz. Nie klikaj w linki, do których odsyła cię strona. Jeżeli odbiorca maila jest proszony o kliknięcie w link znajdujący się w treści wiadomości lub w załączniku, prawdopodobnie padł ofiarą tzw. phishingu. Phishing jest metodą ataku, którą cyberprzestępcy chcą bądź pozyskać bezpośrednio środki finansowe, czyli przekonują nas wiadomości, żebyśmy wykonali jakiś przelew bądź wysłali SMS-a. Ewentualnie phishing też umożliwia im pozyskanie danych np. dostępowych do portalów społecznościowych, serwisów aukcyjnych, e-walletów bądź każdych innych usług finansowych. Wiadomość phishing zawiera nadawcę, który często podszywa się pod nazwę zaufanej organizacji lub czyjeś imię i nazwisko. Temat, który ma zaniepokoić, nakłonić do natychmiastowego odczytania wiadomości. Niepokojącą treść, na przykład o blokadzie konta w banku, zaginionej przesyłce, fakturze. Prawdziwe dane kontaktowe instytucji, pod jaką przestępcy się podszywają. Odnośnik zawiera odnośnik do strony phishing, gdzie użytkownik będzie proszony o podanie poufnych danych. Strona phishing ma inny adres niż oryginalna strona. Posiada pole do wpisywania poufnych danych. Wyłudzaniu pieniędzy i danych służy złośliwe oprogramowanie, zwane oprogramowaniem ransomowym. Kiedy wirus znajdzie się już w naszym komputerze, szyfruje zasoby, z których korzystamy. Potem zaczyna się szantaż. Pojawia się hasło. Prześlij powiedzmy 200 czy 300 euro, a ja ci przyślę hasło, które odblokuje tę możliwość. I na tym to polega, że za 10 minut dostajemy SMS-a, w którym jest hasło, które odszyfrowuje ten plik, który potrzebujemy wykorzystać. Oczywiście, żeby otrzymać to hasło, wcześniej trzeba było zapłacić pieniążki. Nasz komputer został zainfekowany oprogramowaniem ransomowym wtedy, gdy dostęp do niego zostaje zablokowany. W komunikacie o jego odblokowaniu występuje żądanie okupu.
Komunikat sugeruje, że blokada jest wynikiem działań osoby zaatakowanej, np. pobierania pirackich materiałów. Rób kopię danych do innego nośnika, np. dysku lub chmury. Upewnij się więc, że program antywirusowy i firewall są zaktualizowane. Skanuj urządzenie. Nie klikaj w podejrzane odnośniki, niezależnie od tego, czy znajdują się na stronie internetowej, czy w treści maila. Szkodliwe programy i aplikacje przedostają się do urządzenia przede wszystkim poprzez sieć. Najczęstszym źródłem zagrożeń jest poczta elektroniczna oraz strony internetowe. Wirus może też znajdować się na nośniku pamięci, który podłączamy do komputera. Wraz z postępem technologicznym cały czas trwa wyścig zbrojeń po obu stronach. Z jednej strony hakerzy, którzy starają się dobrać do naszych pieniędzy, z drugiej strony specjaliści w bankach, w policji, którzy analizują i metody oszustów starają się być krok przed nimi. Pamiętaj, jeśli cokolwiek wzbudzi Twoją wątpliwość lub jest inne od tego, co znasz, pomyśl, zanim zrobisz następny krok. Jeśli strona, na której jesteś, wymaga od Ciebie interakcji, kliknij w link, wpisz dane, zatrzymaj się, sprawdź adres strony. Jeśli formularz logowania wymaga podania wrażliwych danych, PESEL, numer karty bankowej, zatrzymaj się, ochroń swoje dane. Jeśli strona, której zasoby przeglądałeś bez problemu, nagle prosi o zainstalowanie wtyczki, zatrzymaj się, sprawdź adres strony. Jeśli otrzymujesz maila z informacją o rzekomo niezapłaconej fakturze z jej załącznikiem lub linkiem do pobrania pliku, nie otwieraj go, nie klikaj. Jeśli otrzymujesz niespodziewanie SMS z odnośnikiem do aplikacji na smartfona, nie otwieraj go. Sprawdź reputację programu w oficjalnym sklepie. Nie instaluj aplikacji z nieznanego źródła.